Cześć, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku o chemii. Dzisiaj zajmiemy się masą atomową. Co to jest masa atomowa? To masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy unitach. Zadanie pierwsze. Oblicz wartość indeksu x dla pozostałych cząsteczek. Aby rozwiązać to zadanie, trzeba sprawdzić, ile masy atomowej ma siarka. Ma 32 unity. Jeden tlen ma 16 unitów. Co teraz trzeba zrobić? Po pierwsze, trzeba 64 unity odjąć od 32 unitów. Zostaje nam 32 unity. Dalej trzeba podzielić 32 unity na 16 unitów, ponieważ tlen ma właśnie taką wartość. Ponieważ jeżeli obliczamy masę atomową, musimy to dodać to i to razy to. To nie jest potęga, to jest razy. Dlatego ile razy trzeba 16, aby było 32? No to wiadomo, że 2. Czyli x będzie tutaj 2. Sprawdzamy. 32 unity plus 16 razy 2 równa się 64. Dobrze. Abyście już bardziej troszeczkę zrozumieli, zrobimy sobie inne zadanie. Jak już sprawdziliśmy, to ma 16 unitów. Więc teraz możemy napisać x plus 16 unitów razy 2 równa się 44 unity. I mamy teraz równanie z jedną niewiadomą. Więc teraz tak, x plus 32 unity równa się 44 unity. Więc teraz z matematyki powinniście wiedzieć, co teraz należy zrobić. Teraz należy przerzucić 32 unity do 44 unitów, czyli x równa się to odjąć to. Ile to wychodzi? Oczywiście, że to wychodzi 12. 12 unitów. Sprawdzamy teraz w naszym układzie pierwiastkowym, co ma 12 unitów. Nie wiem, czy to przewidzicie. O, dobra. I teraz sprawdzamy. Mam być 12 masy atomowej. Czyli jest to ta liczba na górze. Masa atomowa, co znaczy się tutaj. Jest 12, jest to węgiel. Czyli C. I od razu zapisujemy już, że X, nasza niewiadoma, to jest C. I ma 12 unitów. Proste? Prawda, że proste. Jak obliczyć takiego typu działanie? No na bardzo podobny sposób, czyli sprawdzamy masę atomową pierwiastka azotu. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Azot jest tu i 14. Dobra. 14 unitów. A tutaj jest, jak dobrze pamiętacie, 16. Warto sobie zapamiętać tlen, bo bardzo często on się pojawia, bo są tlenki różnego rodzaju. Więc warto sobie zapamiętać, że jest to 16 unitów. No więc teraz tak. 14 unitów razy 2 plus 16 unitów razy 3. Ile to wychodzi? Wiecie już? Piszę tutaj niżej, abyście lepiej widzieli.
28 unitów plus 48 unitów równa się 76 unitów i to jest poprawna odpowiedź. Pewnie każdy już o tym wie, ale w układzie okresowym pierwiastków zawsze jest przykład, jak są oznaczone różne rzeczy. Masa atomowa w tym przypadku jest na górze. Tutaj jest liczba atomowa, to jest zupełnie co innego. Zajmiemy się tym na następnej lekcji. Nazwa pierwiastka i symbol pierwiastka u mnie jest. No. Do następnego razu.